No i oto jest! Po raz kolejny Moskwa, zniszczona przez wojnę atomową. Dwigam się do głównego wchodu. Tam udobna pozycja. Smogę trzymać większą terytorię. Ty же вроде неуязвим для их воздействия, так? A ja prosta dziewczynka. Mnie туда соваться нельзя. O, jednak shift, pod shiftem jest sprint, także elegancko. Dobra, tylko tak jak wspomniałem, dusza eksploratora. Nie no, może jakieś znajdźki, może coś, co pomoże nam dodatkowo zapoznać się z tym światem. Warto by było też ewentualnie znaleźć. Ale w sumie trochę mnie ciekawi, że... Właśnie zdecydowaliście się tutaj wyjść w dzień. Przecież by nam... Przecież z tego, co ja pamiętam, to... W dzień się praktycznie nigdy nie wychodziło właśnie na powierzchnię. Zawsze tylko i wyłącznie w nocy. Bo inaczej po prostu no... Wzrok kompletnie nieprzyzwyczajony. Gdyż inaczej, no właśnie tak jak to mówiłem, to wzrok kompletnie nieprzyzwyczajony do takiej jasności, no to... Po prostu byście stracili wzrok i tyle w temacie. Jeśli wdruk u ciebie drognie ruka, ja nie podwiedu. Ładna, udaci. No ja się, Anno, obawiam, że będę dokładnie wiedział, co zrobić. I będzie to na pewno bardziej słuszna decyzja niż twoja decyzja. Dobra, ale zanim cokolwiek, to jeszcze zobaczmy, bo... Jak wszyscy dobrze wiemy, znajdźki mogą być wszędzie. Chociaż z drugiej strony... Poszukiwanie znajdziek zamiast wypełnienia obiektywu to... Nie wiem, to jest takie trochę antyklimatyczne moim skromnym zdaniem. Aczkolwiek... O! No i proszę bardzo, mamy tutaj demony. Czy kurczę, jak one się zwały? Kurczę, już zapomniałem z tego wszystkiego. Tak dawno w Metro nie grałem, że już zapomniałem, to, jak to dokładnie wszystko leciało. Tak, słuchaj. Nieprawda do tych pór, że to siedzi. A хорошо, вы тут все одни воронки. Mam dziwne wrażenie, że coś tutaj może być. Albo ewentualnie to jest droga dalej. Bo szczerze nie wiem, czy iść tutaj, czy iść tam. Nie no, zobaczymy, przejdę się tędy. Może znajdzie się coś ciekawego. Na przykład dodatkowe filtry, na przykład amunicja. A, do shotguna mam już komplet z tego co widzę. Także chyba tylko po to przyszedłem tutaj teraz w tym momencie. Tylko po dodatkową amunicję i filtry. Nie no, o ile amunicji to mam w zapasie naprawdę sporo, to o tyle... No, filtry dodatkowe zawsze się przydadzą. Nie ma co się ukłamywać tutaj w tym momencie. Dobra, no to zejdźmy tutaj i zobaczmy. Czy czeka nas tutaj walka z mutantami, czy z czymś innym? Za chwilę się przekonamy. No, widać... No widać i widać, że było trochę ruchu. Spokojnie, damy radę. No trochę ich tutaj jest, nie powiem, że nie. Gdzie? Gdzie? Dobra, ja się wycofam i... Aha, filtr jeszcze trzeba wymienić. Dobra, elegancko. Dobra, może jakoś, nie wiem, pestkować? Albo coś w tym guście? Myślę, że to by było sensowniejsze rozwiązanie. No dobra, na 3 strzały padają, także nie jest źle. Wszystko w porządku? Gdzie ja przynętką? W życiu. Dobra, trochę to mnie martwi z jednej strony, ale z drugiej... To są szczury, czy jakieś... Nie, wiecie co? Nie będę ryzykował. Bo niby takie małe szojsy, ale z drugiej strony, jak się zbiorą w grupie gdzieś, no to... No to potem sytuacja może być niewesoła. Dobra, także kontynuujemy naszą wędrówkę tutaj. Ku temu czarnemu. Ło.
Dobra, wygląda to, że nie wykazuje to jest stworzenie jakiejś agresji, ale zaraz się zbliżymy do naszego czarnego tutaj. No! Co za idiotka! Nie wierzę po prostu. Dobra, to teraz dokąd? O, dobra, widzę. No to idziemy po tego czarnego. Przechwycić go, nie zabić. No, ci i... Weź do niego, nie strzelaj! Durna babo! Dobra, gra mi skaże skoczyć, to skoczę dla formalności. No! Ej, mały, spokojnie. Spokojnie, mały. Nie chcę ci zrobić krzywdy. Nie chcę ci zrobić krzywdy. No, spokojnie, mały! No i wygląda na to, że mamy jakąś wizję tutaj w tym momencie teraz. I wizję czego? No! No, wizja bombardowania gniazda. Pamiętamy to. Tak się skończyła pierwsza część tej przygody. A jak się skończy last slide? No, przekonamy się wkrótce. Dobra, wizja wizją, ale przede mnie mały żyje. Ciopliki, guten morgen. Aha. To wam powiem, że nie brzmi wesoło. Выглядит как чёрный и смогло проникнуть в моё сознание, доставая и вытряхивая из меня самое сокровенное. Но это был только детёныш. Я уверен, он меня узнал. Узнал и испугался. И смог на какое-то время вывести меня из строя. Этого хватило, чтобы оказаться в плену. Окей. Ну что, zobaczymy. Co z tego wyjdzie dalej? Свежее поступление. Двое красных и боец ордена были захвачены возле ботанического сада. Около рейнджера был обнаружен мутант размером с ребенка. Он также был доставлен в рейк. Ладно, потом разберусь. Что по этому? Подозрение в генетическом уродстве. У меня в норме все. Две руки, две ноги, пальцев сколько положено. Я нормальный, нормальный. И вообще, я гражданин Ганзы. Молчи! Это ты на Ганзе, гражданин. А тут подозреваемый в мутации. И это мы сейчас проверим. Если твой череп правильных пропорций, ты свободен. Если нет, ты недочеловек, урод. Это произвол. Да стой ты спокойно. Что там у тебя? Так, 318 миллиметров на 302. Смотрим в табличке. Ну вот, поздравляю. Ты мутант. Нет, нет, пожалуйста. В мусоропровод. Вопрос про... О, фак. Задание выполняли в ботаническом саду. У разведки своей спроси. Фашист недоделанный. No, oni się naprawdę nie pieszczą. Один. Sława Красной Линии. Два. Да здравствуй, товарищ Москвин. Три. Надо, я расскажу, но не при посторонних. Меня убьют, если узнают. Этого во второй блок. Обычно Рейх не вмешивается в дела Ордена. Но тут нам одновременно попались Рейнджер, Красные и Мутант. Что все это значит? Говори, или получишь пулю. Бери офицера. Ах ты! Dobrze. Co prawda z drugiej strony, no... To nas nie stawia w jakiejś mega komfortowej sytuacji, ale z drugiej strony... Lepsze to niż zginąć. Ty, ja tak понимаю, z Ordena, ze Sparty, a ja z Krasnej Linii. Nasze naczelniki może w zasosy nie celujące, no nam to prostym soldatom, co z tego? Так, понятно, дистанционный замок. Я одно знаю, в одиночку... Артём, але мог бы хотя бы взять броню от этого офицера. И амуниция.
Cokolwiek. Tak, a co oni tam mówili pro mусоропровод? No, chociażby o tym mówili. Chyba to dokładnie tutaj... O to dokładnie tutaj chodziło. Ale weź pieprzoną broń, Artyom! Nie, no dobra, nie jest tutaj, nie ma jakiejś amunicji, ale z drugiej strony, no... Nie wiem, może on ma w kieszeniach coś? Warto było zobaczyć co tutaj. Dobra, on jest z czerwonej linii, my jesteśmy tutaj ze Sparty. Tylko pytanie, czy można mu zaufać? Co prawda pomógł nam tutaj się uwolnić teraz w tym momencie, ale z drugiej strony, no... Jeśli to jest wrogi zastawionej wrogu do nas stacji, no to raczej... No nie jest to zbyt wesoła perspektywa. Dobra, mamy atak wręcz, wrażycie go. No i będzie tutaj motyw skradania się. Ja, конечно, słyszał, że u nich tu gdzieś konclager, no takie вот масштабы. Da. Вон там, лаз на той стороне. Ладно, я первый, ты за мной. Только тихо, а то газ пустят. Так, 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 так. Двинули. Ты главный. No i w taki sposób może. Nie, no to może było łatwo w ten sposób sobie przejść tutaj w tym momencie. Dobra, ale zobaczmy, może gdzieś ewentualnie jakieś, nie wiem, znajdźki znajdziemy albo coś i... O, szlak. No, było blisko. Nie, może by to jakoś, nie wiem... No raczej nie wiem, czy to rdgrnie. No raczej, żebyśmy nie przeszli, to przecież wygląda tak solidnie, że po prostu no, nie ma opcji. Ładna, kuda dalsze to? A co jeśli... Braciszka, a ну-ка podsadzi. Aha, to teraz się muszę wrócić, a już zacząłem szukać, nie wiem, alternatywnych dróg jakiś. Dobra, no to zobaczmy, no tylko ostrożnie przede wszystkim trzeba tu przejść. A jestem akurat w takim punkcie, że no... No czego ty, надо спешить, подсади. Spokojnie. Damy radę. Dlaczego mam dziwne wrażenie, że on zaraz wywoła jakiś alarm i generalnie będzie Saigon? O, zostawił mi drabinę. No dobra, to jednak trochę się pomyliłem w jego kwestii. Przedstaw, że ty maleńka suka myszka. Gnieź i po cichońku. Teraz cichoneczko dwigaj w przód. Ty z takimi kamieniami napartaczysz wszystkiego. A ty z jakiej paki w ogóle masz broń? Skąd? Ja się tak trochę zastanawiam. Nie, może gdzieś znalazłeś albo coś? Ale to trochę mi nie pasuje właśnie tutaj ten fakt, że nie masz broni. Znaczy się, że ty masz broń. A ja właśnie ja jej nie mam. A mówiłem ci, Artyom, weź ten pieprzony pistolet do tego oficera, żeby mieć cokolwiek do obrony. Делаем так. Ты правого, я левого. Я своего отвлекаю, тут ты снимаешь своего. Ферштейн, давай, только раньше времени не начинай. Все, работаем. No dobra, myślę, że mogę się zająć tym tematem. Możesz użyć to, żeby zabić lub okuszyć wroga. No to może nie, może go ogłuszymy trochę po prostu? Dobra, ogłusz. Dobra, ładnie. I go pozbawimy amunicji co nieco. I tym samym sami się wzbogacimy też. Bij ich stolka, skolka zmożesz. Nam wszystkim wszystko równo koniec. Aha, wyzwolić weź w razie czego. Jak dobrze rozumiem. Teoretycznie mógłbym się jakoś tym zająć, ale z drugiej strony... Wykruci lampaczku. No i proszę bardzo, mamy motyw zabawy ze światłem. A tam w tyle jakieś kolejne przesłuchania znowu. Tortury. Pięknie. Co prawda, z jednej strony nadal to nie eliminuje totalnie zagrożenia, ale z drugiej strony możemy dzięki temu łatwiej się przegrać. I możemy na przykład tego pana też ogłuszyć. I też z niego wyciągnąć co nieco amunicji. Ale nadal nie możemy zabrać pieprzonej broni. Kurczę, ja wam generalnie powiem, że...
Mi się ogólnie w metro tak strasznie dobrze gra, że po prostu nie wiem, czy chyba będę robił po prostu tak ten... Że po prostu będę robił tak, że będę nagrywał jedną długą sesję z metra, a potem będę to jakoś dzielił mniej więcej na odcinki. Tak to mi się mniej więcej załatwię. Bo po prostu, no, nie oszukujmy się, za dobrze mi się w to gra. I ten klimat jeszcze. Ten rewelacyjny wręcz klimat. Okej, tam ćwiczą rzucanie nożami. No raczej nie chcę, żeby to przetestowali na mnie. Dobra, jakoś poszło. Okej, to mi się już trochę mniej podoba. O właśnie, dobrze, Artyom. Wychylić się najpierw, upewnić się, że nikogo nie ma tutaj w tym momencie. Dobrze kombinujesz. A noże do rzucania przydadzą się jak najbardziej. Rzuć nożem wciskając C. Okej, czyli to tak mniej więcej działa, ale... No tak, nóż się zapadł mi tutaj. Pod ziemię. Chyba się wracają. Dobra, tam mamy jednego. Przydałby się kogoś wychylić na niego albo coś. O! Dobra, to teraz tego ogłuszyć. No. Coś nie chciało specjalnie siąść. Także trochę lipa. No powinienem chyba najpierw wykręcić żarówkę, ale dopiero potem go zdjąć. Chociaż z drugiej strony... Najpierw wyeliminować zagrożenie. Ej, znaczkę w ogóle przegapiłem. Notatka. Martwe ogrody botaniczne były zawsze zabójczym, opuszczonym miejscem. Stalkerzy nie przychodzili tu nawet zanim jeszcze cienie zbudowały tu swój ul. Czy też miasto. Dobra, czyli taka standardowa procedura. Najpierw jedna strona. Tutaj druga strona. Możecie sobie przeczytać i wczuć się bardziej w klimat. No i dobra, mamy tutaj... Mutanty. Mamy tutaj kolejnych mutantów i... Dobra, na kucaka, z powrotem. Z powrotem na kucaka i dobra. Bogatsi o parę kul więcej, amunicji wojskowej, możemy się przekradać dalej. I wygląda na to, że... A, to miałem otworzyć, dobra. Ale z drugiej strony obawiam się, że... No właśnie! O, Holender. To było ryzykowne, nie powiem, że nie. Mam dziwne wrażenie, że tam na górze jest jeszcze znajdźka ewentualnie. Ale na pewno mogę zrobić takie coś? Mogę zrobić... No dobra, nie do końca to chciałem zrobić. No. U тебя что надо? Лампочка загорается, когда тебя видно. Удобно. Значит так, дальше наверняка будет охрана. И то разумеем. Они травить не станут, поэтому можно будет развернуться по полному. Гранату бы. Ну ничего, прорвемся. No nie, no granat może by się przydał. Dobra, się zamknijmy za sobą. Tak dla pewności. No ale generalnie, no granat by się z jednej strony przydał, ale z drugiej strony, czy warto by było ryzykować takie użycie granatu? Dobra. I... Fuck! No dobra. Prawie tutaj cała akcja się posypała. Mało brakowało po prostu. Kurde, generalnie powiem wam, że... Nie no, woda tutaj strasznie ładnie wyszła im. Twórcy naprawdę się postarali nad wodą. Nie powiem, że nie. Dobra, tam mamy... Ślak, idzie w moją stronę. Aczkolwiek nadal mogę użyć noża do rzucenia. Widoczny jestem? Nie, nie jestem widoczny. I... O, pięknie się ustawiłeś, panie kolego. Także pożegnamy się z panem. O, ogłusz. Bang. I amunicja. I broń. Czemu nie mogę podnieść... O, dobra, poszło. Mogę ewentualnie jak... Dobra, mogę broń ewentualnie inną wziąć, także elegancko. Dobra, mamy sobakę. Ale ja mi wszystko nadal zostanę przy starym, dobrym rewolwerze. Dobra, i mamy tam dwóch typów. Tam mamy dwóch, tutaj mamy kolejnego. Tylko pytanie, czy chcę zeskakiwać stąd.
Obawiam się, że akurat wyskoczenie stąd może być całkiem ryzykownym zabiegiem, także pozwólcie, że się wrócę tutaj. Wrócę się do tej drabiny i... O, właśnie. Załatwimy to w ten sposób. Dobra, widoczny? Nie, niewidoczny. I o to właśnie chodzi. Widoczny i... Widoczny, nadal widoczny, nadal widoczny i... Dobra. Elegancko. No! Nie, nie, nie! Dobra, prawie było. Czyżby jakaś amunicja albo coś i... Dobra, światło można wyłączyć, elegancko. Tylko teraz na spokojnie. Żeby tutaj niczego nie spieprzyć. Bo to jest akurat ostatnia rzecz, jakiej potrzebuję teraz w tym momencie. Dobra, tam jest trzech. A przydałby się jakiś nóż do rzucenia albo coś i... Albo ewentualnie, nie wiem, jakiś diko, jakiś wabik. Ja pierdzielę, tak bardzo to było antyklimatyczne teraz w tym momencie. Wabik. Masz takie ładne polskie słowo, Recku. Wabik. Dobra, czy chcę w niego... Dobra, chcę go na pewno ogłuszyć. No, o! Dobra! To. Dobra, tutaj następny. Pyk. Pięknie. I ogłuszamy. Poszło, załatwione. No dokładnie, no wszyscy. O, standardowy motyw, propaganda. Ja wiem, że mam tutaj jakąś dźwignię, która... O, proszę! Udało się więźniów uwolnić, pięknie. Dobra, już idę. Dobra, uwolnienie tych więźniów generalnie na pewno da jakieś dodatkowe punkty do karmy. Także mnie to ogromnie cieszy ogólnie. Dobra, amunicja. Dobra, jest amunicja, ale... No właśnie, przeładowanko. A ja bym osobiście trochę pogrzebał na twoim miejscu. Dobra, mam generalnie wrażenie, że będę musiał chyba trochę wyciszyć muzykę. Także pozwólcie, że się tym szybko zajmę. No właśnie, muzykę. Wyciszymy sobie, o właśnie. To będzie idealne. Kurde, latarki jeszcze nie mam. No tak, bo mi wszystko zabrali. O, kolejne dokumenty. Rzesza, cień tu był w obozie koncentracyjnym w Rzeszy, ale dawno już go tu nie ma. Cóż, to znaczy, że muszę za nim podążać. Misja wyznaczona mi przez młynarza nie została odwołana. Znajdę cienia i wtedy zdecyduję, co dalej. Dobra, tutaj mamy kawałek dalej. O! Dobra, Paweł nam generalnie kazał się zatrzymywać, ale... No ja sobie pozwoliłem na to akurat w tym momencie i... O Boże! No Paweł, powiem ci, generalnie to nie jest jakoś specjalnie mądry pomysł. Żeby się przekradać jak po prostu między żołnierzami Rzeszy. To jest bardzo niemądre, ci powiem nawet. Czy on mówił o ataku na D6? Na Spartę? Nie zdradzaj się. No to lipa. No to dawaj, dawaj. Drałujemy, szybko. Dobra, tędy. O, proszę bardzo. Dobra, pięknie. O to chodzi. No dawaj, dawaj, dawaj.
Pięknie. No, dalej, Artyom, pomóż mu albo coś. No dobra, mniejsza z pomocą. No, jest w miarę. Jest w miarę, nie ma tragedii. Bierz broń. Bierz broń. Dobra, przeładuj szybko. Dobra, główeczka pięknie wsiadła. I wygląda to, że raczej nic specjalnego z tego wszystkiego nie wyszło. Nie ma tragedii. Chociaż... Teraz moja zadania to przedupredzić Orden, że Czarny propał. To znaczy przyznać, że zadanie prowalone. No teraz, kiedy Czarny popał w metro, w одиночку мне его не разыскать. Нужно выбраться на ближайшую нейтральную станцию, а оттуда в полис, в штаб Ордена. Павел покажет дорогу. Так, кажись, оторвались. Теперь на театральную рвем, больше некуда. Повядаш, Павел. Что вообще? Молодцом, Роник вещь. Черт, тупик!